Namaste! Bardzo mi miło powitać Cię na naszej dzisiejszej ceremonii o numerze 203. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Z całego serca dziękuję, że jesteś dzisiaj tutaj ze mną oraz innymi uczestnikami i razem tworzymy ten nowy i piękny świat. Gwarantuję Ci, że klucz 203 zastosujesz już dzisiaj w Twoim codziennym życiu i wszystko to, co jest Twoim marzeniem i pragnieniem, będzie Ci dużo łatwiej zrealizować. Ten klucz otwiera Ci bowiem nowe możliwości. Szczególnie jeżeli dokładnie teraz startujesz z nowym projektem albo zmieniasz coś w jakiejś sferze Twojego życia, to dokładnie te wskazówki będą Ci pomocą, aby osiągnąć szczęście, spełnienie, radość, miłość, zdrowie, obfitość i bogactwo wszelakie. Wiele razy mówiliśmy już o tym, aby uwolnić się od obcego wpływu, ale dzisiaj popatrzysz na to z zupełnie innej perspektywy, z góry, tak jakby stać się nagle orłem, wzbić się wysoko i popatrzeć na wszystko. Wtedy widzisz więcej, widzisz szerzej i łatwiej podejmować mądre, strategiczne decyzje niż z perspektywy żaby, która koncentruje się na detalach, na szczegółach, a nie widzi całości. Obcy wpływ to przede wszystkim uwolnienie się od opinii innych. Co inni, Twoi znajomi, przyjaciele, rodzina myślą na temat Twoich marzeń, planów, strategii działania. Ale uwolnienie się od opinii innych to również uwolnienie się od społecznego nacisku. Jak widzą Cię inni, również w mediach społecznościowych. Bo często bowiem rzucamy nasze projekty, marzenia i pragnienia tylko dlatego, że mamy za mało komentarzy, lajków albo udostępnień. W rzeczywistości jednak tutaj skrywa się coś głębszego i to spotkanie będzie niesamowicie fascynujące. Bo mimo tego, że poruszamy temat, który już żeśmy wiele razy poruszali na naszych ceremoniach, ale w innych aspektach, w innych niuansach, to dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, z Twoją dzisiejszą wiedzą i doświadczeniem, zobaczysz tutaj jeszcze więcej. Będzie Ci bardzo łatwo zastosować te wskazówki na co dzień. A przecież od tego właśnie zależy to, czy uda Ci się osiągnąć Twoje marzenia i Twoje pragnienia. Nie od wiedzy, bo wiedzę teoretyczną to można mieć ogromną. Jeżeli jednak nie umiemy zastosować jej w praktyce, to co nam po takiej wiedzy? Te spotkania jednak pomagają Ci uzyskać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również wskazuje Ci, jak idealnie zakasać rękawy i te konkretne metody i przesłania wcielić w to, co rzeczywiste. Nasze dzisiejsze spotkanie dotyczy uwolnienia się od wpływu innych, innych opinii, innego wpływu, czyli rad od Twoich znajomych, które niekoniecznie mogą być dla Ciebie korzystne i pozytywne, ale dzisiejsze spotkanie nauczy Cię również tego, by popatrzeć jeszcze raz na wszystko i stanowczo powiedzieć nie. Powiedzieć nie, wyznaczyć granice. Powiedzieć nie może do nadmiernych spotkań towarzyskich, bo wtedy tracimy tą jasność i klarowność myśli. Tracimy ten fokus na cel, bo inne sprawy kłębią się w naszej głowie. A jeżeli chcesz osiągnąć Twoje marzenia i Twoje pragnienia i może dokładnie teraz z tym nowym wystartować albo to nowe tchnąć w to życie, to tak ważne jest, by zachować tą jasność, klarowność i fokus. Dokładnie w tym momencie jest to ważniejsze niż zwykle. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca,
oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, aby uwolnić się od obcych energii i z tą jasnością i klarownością myśli i serca przyjąć wszystkie wskazówki i przesłania, bo wtedy będzie Ci dużo łatwiej je zastosować. Czujesz tą gotowość? Zaczynajmy!